Witam serdecznie na kanale Awantury Literackie i Historyczne. Słuchajcie, dzisiaj chciałem, żeby było nie tylko książkowo, ale także przede wszystkim filmowo. Okazją do takiego ujęcia jest fakt, że niedawno byłem i obejrzałem film Ridleya Scotta pod tytułem Napoleon i chciałem się z Wami podzielić kilkoma wrażeniami z obejrzenia tego filmu, zarówno z tego filmu, jak i z innych z paru innych filmów tego reżysera, uznawanych moim zdaniem nieco na wyrost za historyczne. Najpierw chciałbym słów parę rzec o filmie Ridleya Scotta pod tytułem Królestwo Niebieskie. Jest to film z 2005 roku. Opowiada historię kowala ze wsi francuskiej, który po samobójczej śmierci żony zmuszony jest opuścić swoje rodzinne strony, a przy okazji trafia odnajduje go ojciec, który się okazuje rycerzem, to jest jego nieślubny syn i zabiera go, ojciec zabiera go do Ziemi Świętej, skąd wrócił i tam okazuje się, że tam jest niezłym, dość wysoko postawionym feudałem. I film opowiada przygody tego byłego kowala, obecnie rycerza i właściciela ziemskiego, bo ojciec ginie po drodze w Ziemi Świętej. Akcja umieszczona jest w IX dekadzie XII wieku. Tu mamy rok 1187. Pokazana jest bitwa pod Hattin albo pod drogami Hittinu, a także to było lipiec 87 roku, 1187 roku i później październikowe z tego samego roku oblężenie Jerozolimy przez Saladyna, udane dodajmy. Po przeżyciu wielu przygód w Ziemi Świętej ten syn kowala, o ile pamiętam, bo to dawno oglądałem, zdobywszy panią swego serca, wraca do Francji. Jeśli chodzi o realia historyczne, to zachowane są tutaj tylko najogólniejsze ramy, to znaczy rzeczywiście krucjaty miały miejsce. Rzeczywiście w 1187 roku panował i był spór pomiędzy, to znaczy Saladyn zjednoczył stronę arabską i zabrał się do odbierania terenów zdobytych przez krzyżowców w 1099 roku, 100 lat prawie wcześniej, co skończyło się właśnie tą bitwą i w filmie zdobyciem Jerozolimy przez Saladyna. Te realia są pokazane, to znaczy te wydarzenia są faktycznie historyczne, natomiast cała reszta to jest już typowa hollywoodzka sieczka z hollywoodzkim podejściem, gdzie no realia są, z realiami jest bardzo na bakier. Bitwa pod Hattin jest co prawda pokazana, no to była klęska krzyżowców, ale templariusze owszem również brali w niej udział, z tym, że w ogóle templariusze w tym filmie są ukazani jako po prostu sadystyczni idioci, którzy jeszcze w dodatku nie mają w ogóle instynktu samozachowawczego i tak samo pokazany jest kościół od pojedynczego księdza, który pokazuje swoje zło już na samym początku filmu, ponieważ żona tego kowala granego przez Orlando Bluma popełnia samobójstwo po poronieniu dziecka, no i zaczyna się, ksiądz nie chce jej pochować w poświęconej ziemi, kradnie jej jeszcze w dodatku medalik. No tyle zła narobił, że sprowokował tego syna kowala do bodajże do zabicia go i przez to główny bohater musi uciekać, ale na szczęście trafia, tak jak mówiłem, na ojca. Tak samo jest przedstawiony patriarcha Jerozolimy jako tchórzliwy człowiek, taki pełen kompromisów. No to jest podobnie, zresztą podobnie kościół jest przedstawiony w Panu Włodyjowskim podczas oblężenia kamieńca podolskiego. Także oprócz tego do historycznych wydarzeń należy także postać
to znaczy do historycznych postaci. W tym filmie należy także postać Reginalda de Châtillon, granego świetnie przez Brendana Gleesona. To był jeden z Fendałów, to był senior tak zwanej frankijskiej Zajordanii, który, no, jego polityka, jego działalność bardzo agresywna, nie zważająca na realia, przyczyniła się mocno się przyczyniła do klęski, jakie po stronie chrześcijańskiej później nastąpiły, włącznie z tym zdobyciem karawany i wyrżnięciem karawany kupieckiej Saladyn, w której była siostra Saladyna. Nie wiem, jak przekazy mówią, co się z nią stało, na filmie też to nie jest pokazane. W każdym bądź razie Reginald de Châtillon został ścięty, tak jest przynajmniej w kronikach, przez zwycięskiego Saladyna po dostaniu się do niewoli właśnie po bitwie pod Hattin. Tu może nie od rzeczy będzie wspomnieć, że bitwa pod Hattin jest pokazywana praktycznie w każdym filmie o krucjatach, to była klęska krzyżowców, natomiast bitwa pod Montgisard, która nastąpiła 10 lat wcześniej, też pod Baldwinem IV, tym królem trędowatym, bo to jego panowanie jest pokazane w Królestwie Jerozolimskim, to była wręcz przeciwnie, to była kompletna klęska Saladyna, gdzie drobne siły chrześcijańskie rozniosły wręcz arabską armię, ale tej bitwy w żadnym filmie, przynajmniej według mojej wiedzy, nie pokazano. Jeśli chodzi o książki, bo to przecież jest kanał o książkach dotyczących tego okresu, to no, co tu można polecić? Przede wszystkim książki o wyprawach krzyżowych. No, sztandarowe dzieło to jest dzieło brytyjskiego historyka Runcimana. Wyprawy krzyżowe to jest 3-tomówka wydana w serii Ceramowskiej. Ona to jest już bardzo stare dzieło z lat 50. bodajże, także ponad 70-letnie. Bardzo dużo się zaktualizowało i pokazuje dość specyficzne anglosaskie podejście do tych spraw, według którego to podejście krucjaty były absolutnym złem i do niczego dobrego się nie przyczyniły. Natomiast nowsze książki to są, polecam, to także, no, nie za bardzo polecam tą książkę, poza tym to się, no mówię, to są 3 tomy, to są potężne cegły. Natomiast polecam, jeśli chodzi o książki dotyczące wypraw krzyżowych, książki Thomasa Asbridge'a, dostępne u nas na rynku. To jest brytyjski historyk, który pisał właśnie o krucjaty, wojna o Ziemię Świętą, jedna pozycja, i opisał też, zanalizował pierwszą krucjatę, krucjata pierwsza, nowe podejście, nowe ujęcie. Jedną z najlepszych książek dotyczących krucjat jest, tę książkę jest bardzo trudno dostać, to jest książka Thomasa Thomas F. Madden, też brytyjski historyk, historia wypraw krzyżowych, nowe ujęcie. To jest wydane przez wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. To są książki mocno, dużo bardziej aktualne i dużo bardziej sensowne w ocenie krucjat. Oprócz tego można, jeżeli kogoś by interesowało, są u nas wydane, jest kilka biografii Saladyna wydanych, przede wszystkim brytyjskich historyków, ale nie tylko. Jest Saladyn, polityka świętej wojny, Malcolma Lyonsa, Saladyn, pogromca chrześcijaństwa, Geoffrey'a Hindleya, i polskiego historyka Saladyn i krucjaty, Piotra Soleckiego. Piotr Solecki to jest nauczyciel historii z jednego z ogólniaków w Łodzi, został wybrany w 2022 roku nauczycielem roku. Oprócz tego o tej bitwie, która jest pokazana właśnie na tym filmie, czyli bitwie pod Hattin albo pod rogami Hittinu, inna nazwa, która właśnie tej klęsce krzyżowców z 1187 roku, mamy dwie takie książki, jedna jest wydana przez Infort, to jest książka Mariana Małeckiego, i z serii Historyczne bitwy Piotra Biziuka. Także jest co czytać, a oprócz tego jest biografia Baldwina IV, czyli tego trędowatego króla, ocenianego bardzo dobrze w historiografii, pióra brytyjskiego historyka Bernarda Hamiltona.
No i mamy trylogię Zofii Kossak-Szczuckiej, gdzie drugi tom tej trylogii, czyli Król Trędowaty, właśnie omawia tę postać. Pierwszy to Krzyżowcy, następny to jest część, to jest Bez Oręża. To już mówi o upadku całego Królestwa Jerozolimskiego. Także tak by wyglądała ta produkcja akurat Ridleya Scotta. Ja w ogóle mówię o tym, ponieważ niedawno, jeszcze przed obejrzeniem filmu o Napoleonie, wdałem się w taką wymianę zdań na Facebooku z jednym gościem, który napisał mniej więcej tak. Nie będę mówił dosłownie, ale oddam sens tego, że Ridley Scott, on się przede wszystkim zawiódł na filmie Napoleon, tym bardziej, że Ridley Scott przyzwyczaił nas do bardzo rzetelnego podejścia do historii w swoich filmach poprzednich. No ja napisałem, że zupełnie nie wiem, co on ma na myśli. Właśnie Królestwo Niebieskie jest jednym z takich dowodów, ale drugim to jest Gladiator. Film sprzed Królestwa Niebieskiego z 2000 roku, 5 lat wcześniejszy. Świetny film, w sensie olbrzymie widowisko, świetna rola Russella Crowe'a. No, no film się ogląda po prostu. Od początku, od pierwszej bitwy aż po ostatnie walki. Ale słuchajcie, od strony historycznej ten film to jest po prostu zgroza. To już nie jest film ahistoryczny, jest film antyhistoryczny. Akcja się dzieje w dziewiątej dekadzie II wieku naszej ery. Rozpoczyna się absolutną końcówką panowania Marka Aureliusza, czyli jednego z najlepszych, najlepiej ocenianego cesarza rzymskiego, cesarza filozofa, w momencie, kiedy on kończy podbój Germanii, to znaczy części Germanii, to są dzisiaj teren dzisiejszych Czechów. On tam prowadził wieloletnie kampanie przeciwko takim związkom plemiennym Markomanów. Największy Markomanów, Chwadów, to były największe, najsilniejsze plemiona germańskie, które wcześniej atakowały Rzym, przeprawiały się przez Dunaj i Marek Aureliusz postanowił nie tylko ich podbić, ale po prostu zamienić te ziemie w prowincje. I to były dzisiejsze ziemie Czech i Morak. I tam były przeprowadzone strasznie krwawe i wieloletnie kampanie. I film zaczyna się właśnie jedną z ostatnich bitew, która za pomocą których Marek Aureliusz pokonał Germanów. Nawet nie wiem, od czego to tam, od strony historycznej ten film to są takie bzdury, że nawet nie wiadomo, od czego zacząć. No przede wszystkim największą bzdurą historyczną, a wręcz nielogiczną zupełnie, bo to nie tylko film, który idzie wbrew historii, ale wbrew w ogóle zdrowemu rozsądkowi. A mianowicie tam jest przedstawione, jeśli Marek Aureliusz jako starzec, który postanowił na sam koniec, jako że syn mu się nie był zadowolony z syna, jedynaka, postanowił nie przekazywać mu władzy po sobie, tylko jednemu ze swoich dowódców, ulubionych dowódców, który był razem z nim w całej kampanii. No jest to, po pierwsze jest to niehistoryczne, ponieważ Marek Aureliusz robił dokładnie odwrotnie. Całe życie przygotowywał podkładkę pod bezpieczne przejęcie władzy przez swego syna Komodusa. Wszystko robił w tym kierunku. I co jest zresztą zrozumiane, no bo to przychodziło o dynastię, o ród. To był jego syn, jedynak. Inna rzecz, że Komodus w ogóle, jeśli chodzi o postać historyczną, to jest znacznie, znacznie gorzej się przedstawia niż ten Komodus grany przez Joaquina Phoenixa w Gladiatorze. Właściwie to nie wiem, czego chcieć od tego Komodusa filmowego jako władcy, że był niesympatyczny, że cesarz miał do niego pretensje, że nie uczestniczył w kampanii wojennej. Tam jest taka scena, kiedy po tej zwycięskiej bitwie na początku Komodus przyjeżdża z eskortą do ojca i wita się z cesarzem, co cesarska mość wygląda, czy spóźniłem się na bitwę, na co ojciec mówi ironicznie, spóźniłeś się na całą wojnę. Tak, z pretensją, że nie był przy nim. No przecież to jest bzdura. No. Syn, nie było najmniejszego powodu, żeby syna prowadzić przez całą ciężką zimową kampanię, przez wszystkie te kampanie wojenne w Germanii. Ktoś musiał pilnować interesów w Rzymie, dynastii i interesów państwa. Przecież Imperium Rzymskie w 180 roku to było imperium w rozkwicie,
No, największy rozkwit terytorialny to był za Trajana 80 lat wcześniej, 70 lat wcześniej, ale tu była też olbrzymia potęga, to była Hiszpania, Galia, Germania, Bałkany, Bliski Wschód, Północna Afryka, Egipt. No, nie tylko z Germanii się składało Imperium Rzymskie. Ktoś musiał pilnować tego całego interesu. Kto się do tego lepiej nadaje niż syn? A syn powinien siedzieć w stolicy, bo jeszcze powinien władzy pilnować. Nie ma lepszego momentu na zrzucenie ze stołka, jak właśnie wielomiesięczne, nawet długoletnie przebywanie władcy poza stolicą. Także syn w stolicy jest tutaj jak najbardziej rozsądnym wyjściem. Poza tym w takiej kampanii to nie były żarty. Tam było z bitwy na bitwę. Tam groziła śmierć na każdym kroku. Także jak cesarz zginął, no to właśnie następca zostawał, żeby dynastia się utrzymała i ciągłość władzy. Także pretensja Aureliusza, że Komodus z nim nie uczestniczy w tej kampanii wojennej, to jest hollywoodzkie podejście od czapy. Zupełnie. Dalej. Tak jak mówiłem, w filmie cesarz wpada na pomysł, żeby odsunąć syna jedynaka, który całe życie był przygotowany, nastawiał się, był pewny, że przejmie władzę po ojcu, nagle na samym schyłku się dowiaduje, że jednak nie on, tylko jeden z jego podwładnych, czyli jeden z dowódców rzymskich. Nie mówię generałów, bo jak ja słyszę, jak się mówi o generałach rzymskich, to mnie telepie. W każdym bądź razie, no słuchajcie, Marek Aureliusz to jest cesarz filozof, jak się o nim mówi, uważany za jednego z najmądrzejszych panujących w starożytności, jednego z najlepszych cesarzy rzymskich. I słuchajcie, a tutaj nagle przemienia się w jakiegoś starego idiotę, który po prostu funduje tą decyzją, funduje swojemu krajowi 120% wojnę domową. No bo co ten syn ma zrobić? Powiedzieć, że aha, o kurczę, trudno i się odsunąć w cień, a jeden z dowódców, w końcu dobry, ale to jest jeden z dowódców, zostać władcą? Od kiedy takie coś jest w ogóle możliwe? Kto tak władzę oddaje? Jeżeli już, to przecież to wiadomo, że syn zaraz wraca jak szybciej może do stolicy, zbiera swoich zwolenników i rusza na tego dowódcę, jeżeli by tam jeszcze ktoś przy nim został. Poza tym, nawet jeżeli by Marek Aureliusz zdecydował się, coś by było bardziej logiczne, i nie takie nie do pomyślenia, zabicie swojego syna i przekazanie władzy właśnie Maksymusowi, czyli jednemu ze swoich dowódców. No to przepraszam bardzo, ale co z pozostałymi dowódcami? Dlaczego dowódcy, którzy tak samo walczyli jak Maksymus, ale na Bliskim Wschodzie, utrzymywali władzę rzymską i władzę Aureliusza, mają teraz znieść to, że ktoś tam, jak jeden z nich z Germanii, zostaje Cezarem? A dlaczego nikt z nich? Zresztą wojen domowych z tego powodu było na pęczki w Rzymie. Jak tylko było jakieś zamieszanie z władzą, to szczególnie w późniejszych okresach, to znaczy już w latach naszej ery, to jak tylko było jakieś zawirowania przy przejęciu władzy, to bardzo często była taka sytuacja, że legiony stacjonujące w jednym miejscu wysuwały jednego dowódcę, drugiego, trzeciego. Zresztą taka sytuacja była po rządach Komodusa, czyli tego syna Marka Aureliusza, bo on panował lat około 10, 12 lat bodajże i nie skończył oczywiście tak jak w filmie, tylko skończył dużo gorzej. To był w ogóle facet, który, tak przekazy twierdzą wszystkie zgodnie, to był gość, co wiecie, młody, wykształcony z wielkich ośrodków miejskich. Panienki, niekoniecznie panienki zresztą, chłopczyki też. Imprezki, wino rozcieńczone, bo takie się piło, i zabawy z jednej na drugą, a polityką się nie za bardzo zajmował. I zresztą skończył, leżąc we własnych wymiocinach, zadusił go służący, zresztą w ramach spisku politycznego. I właśnie tak było po tej jego śmierci. Nastąpiło, szybko zmieniło się dwóch, zresztą władza cesarska wtedy znalazła się w rynsztoku, ona była na licytacji. O tym, kto zostanie cesarem, decydowali pretorianie, a zostawał ten, kto dawał więcej. Pertinax, pewien starzec bogaty, obiecał im bodajże po 25 tysięcy sestercji, więc go wybrali na cesarza, zabili go w parę miesięcy później. Później był Didius Julian, to samo, zginął. No i wtedy właśnie było to, o czym mówię, czyli różni dowódcy w różnych, znaczy legiony stacjonujące w różnych częściach cesarstwa wysunęły swoich kandydatów na władzę, między innymi Septymiusza Severa, był to jeden z dowódców
legionów w Brytanii. Innym to był Pescennius Niger, Didius Julian, przepraszam, Claudius Albin. I właśnie nastąpiła wojna domowa, z której zwycięsko wyszedł Septimius Sever, wspominany już. Zresztą to był bardzo dobry cesarz, cesarz z Leptis Magna, czyli z dzisiejszej, z miejscowości leżącej w dzisiejszej Tunezji. Założył dynastię Sewerów, która panowała do bodajże 235 roku w Rzymie. W każdym bądź razie taka decyzja Marka Aureliusza, żeby z pominięciem syna wybrać jednego z dowódców na swego następcę, to była paranoja. To by była paranoja, to by było, mówię, 100% przepis na wojnę domową. A wojny domowe w Rzymie to nie były żarty. Bitwy należały do najkrwawszych z prostego powodu. Tu się zderzały dwie armie zawodowców. O ile na przykład bitwy armii rzymskiej z barbarzyńcami wyglądały często tak, że barbarzyńcy zbierali się i kupą mości panowie hurmem z olbrzymim impetem, z furią, z odwagą uderzały w legiony, te tworzyły jakieś formacje, prawda, te wszystkie, te studa żółwie i tak dalej. One te ataki się najczęściej rozbijały, o nie czasem starczyło parę następnych ataków, a bardzo często to już było wszystko, oni po prostu rezygnowali, wkradało się zwątpienie, następowała ucieczka i wtedy legiony najczęściej w gonitwach następowała rzeź. Tak było, jeżeli nie zostały zerwane formacje, jeżeli dyscyplina była zachowana. W tym serialu Rzym jest bardzo dobra scena na samym początku, kiedy jest pokazana walka z Gallami. Tam jest ci dwaj, Titus Pullo i Verinus. Pokazany Verinus jako centurion, a Titus Pullo, ten narwaniec, wyrwał się właśnie z szeregu i zaczął mucić tych Galów na własną rękę. Chłostę za to dostał. Bo właśnie takie coś groziło rozerwaniem szeregów i zamienieniem się bitwy po prostu w wiele pojedynków, a tutaj często barbarzyńcy górowali siłą fizyczną nad legionistami. Legionistów siła to była dyscyplina i działanie właśnie w formacjach. Natomiast w bitwach wojny domowej tam nie było żadnych niespodzianek. Wszyscy znali siebie na wylot, sztukę walki taką samą. Dowódcy byli najczęściej sprawdzeni i to były rzezie całodzienne. Po kilkadziesiąt tysięcy trupów leżało na polu. I taką przyszłość, tę decyzją zafundowałby Marek Aureliusz, gdyby przekazał władzę jednemu ze swoich dowódców. W tym filmie najbardziej wybrania się, szczerze mówiąc, ta bitwa początkowa, która jest bardzo fajnie pokazana. Tam jest właśnie pokazane i przygotowanie do wojny, i ten atak barbarzyńców, ale i tutaj zakradła się wielka obsuwa. A mianowicie, jak się dobrze przyjrzy, to kawaleria rzymska używa strzemion. Otóż nic z tych rzeczy. Strzemiona, Rzym strzemion nie znał. Strzemiona zostały, tak się przypuszcza, wynalezione około na początku IV wieku naszej ery, czyli lata 300 coś tam, i to na najdalszym wschodzie, gdzieś tam na pograniczu chińsko-koreańskim. One się dość szybko rozprzestrzeniły po wielkim stepie azjatyckim, a do Europy dotarły w VI wieku, przynieśli je Awarowie. Natomiast w Europie Zachodniej się w ogóle rozprzestrzeniły gdzieś tak dopiero, powszechne się stały za Franków, czyli w ogóle dotarły do Europy w 300 lat po wydarzeniach opisywanych w Gladiatorze. Co zresztą wyjaśnia przynajmniej częściowo, dlaczego w armii rzymskiej taką małą rolę odgrywała jazda. Armia rzymska to była przede wszystkim ciężka legionowa piechota. To był trzon armii i źródło jej zwycięstw. A jak się dobrze przyjrzy scenom, szczególnie scenom, gdzie są konie w galopie albo w kłusie, albo trzeba nimi manewrować, tak jak on na przykład w Koloseum, prawda, przejmuje tego jednego konia, tam single column, dyryguje tymi swoimi gladiatorami, żeby się ochronili przed atakiem rydwanów, to tam widać wyraźnie, że jest w strzemionach i także podczas bitwy. Tak to mniej więcej wyglądało. Także jeśli chodzi o gladiatora, także nie wiem, co miał ten na myśli ten pan, który twierdził, że Ridley Scott przyzwyczaił nas do historycznego podejścia w swoich filmach. On tam jeszcze jako przykład daje film z 1976 roku, Pojedynek, który to jest bodajże debiut Ridleya Scotta. To jest bardzo dobry film, osadzony w realiach epoki też napoleońskiej. I to opowiada o sporze, jaki wiedli ze sobą dwaj oficerowie
napoleońscy, z huzarzy chyba, o ile pamiętam. I fabuła jest taka, że jeden z nich miał po prostu fioła na punkcie honoru i pojedynków. I to nie to, że to była wtedy taka epoka, tak się, bo już wtedy uważali go koledzy za szurniętego pod tym względem. I ubzdurał sobie, że ten drugi grady, to, ten pierwszy, ten wariat był grany przez Harvey'a Keitela. To jest film, który go zresztą wybił do gwiazdorstwa. On był co prawda już zauważony w Taksówkarzu, ale kilka lat wcześniej, ale ten film zrobił z niego gwiazdora, a drugiego oficera grał Kit Carradine z tego sławnego klanu amerykańskich aktorów, tu był Carradine'ów, trzech braci i ojciec. I film opowiada, ciągnie nas fabułą przez całą epokę napoleońską, aż poza nią, i to jest ten po prostu grany przez Harvey'a Keitela nie odpuszczą. Chce z nim ciągle, chce pojedynkować. I dochodzi do pierwszego pojedynku na początku filmu, on jest nierozstrzygnięty, ten mu mówi, jeszcześmy nie skończyli i tak dalej, i oni biorą udział w tych wszystkich wojnach, ten go dopada od czasu do czasu i nic, tylko pojedynek, tam są te ze trzy pojedynki pokazane, łącznie nawet czepia się go podczas odwrotu spod Moskwy, także kompletna paranoja. I nawet już, bo film jest dociągnięty fabułą do czasów po epoce napoleońskiej, po śmierci Napoleona, kiedy oni już są w prywatnym życiu, w posiadłości tego oficera granego przez Carradine'a, znowu pojawia się ten Harvey Keitel, nazwijmy to w skrócie, i znowu ciągnie go, że mają ten pojedynek skończyć. I wtedy następuje coś, co jest genialnym zakończeniem, a mianowicie oficer grany przez Kita Carradine'a robi coś, co pozwala, że ten się od niego nareszcie na 100% i na zawsze odczepi, nie zabijając go. Końcówka tego filmu jest kapitalna. Bardzo wam ją polecam, ale nie powiem wam, na czym sprawa polega. To jest duża niespodzianka. Także, ale to też nie jest film historyczny, bo to jest film o ludzkim szaleństwie w zasadzie. I on mógłby być umieszczony właściwie w każdej epoce pomiędzy, ja wiem, upadkiem średniowiecza a pierwszą wojną światową. Równie dobrze podczas wojny 30-letniej, podczas 7-letniej, albo francusko-pruskiej, czemu nie, albo podczas wojny o niepodległość. Także tutaj epoka napoleońska jest tylko tłem. To nie jest film o epoce napoleońskiej, tylko tak jak mówię, o ludzkim szaleństwie, umieszczony akurat w epoce napoleońskiej. Zresztą film, tak jak mówię, film jest bardzo dobry. No i tu przechodzimy sobie, jeszcze Gladiator. Jeśli chodzi o Gladiatora, książki. No więc jest parę biografii Marka Aureliusza, jest biografia Pierre'a Grimala, to jest bardzo znany, nieżyjący już, latynista francuski, specjalista od epoki. Biografia z serii marmurkowej, ale niestety no ona jest taka, znaczy niestety, ona jest wielkim zacięciem filozoficznym, od strony filozoficznej, bo to był też cesarz nazywany cesarzem filozofem. No ja, jeżeli kogoś to interesuje, to jest świetnie, bo to jest fachowiec najwyższej klasy Grimal. Natomiast, no jeśli o mnie chodzi, to ja przed to nie na mój biedny migrancki łeb. Ja przez to ledwo przebrnąłem. Jest jeszcze, tej nie czytałem, Charlesa Parena, który jest francuskim archeologiem, też napisał biografię Marka Aureliusza. Ta biografia z lat 50. I oprócz tego jest książka dotycząca tych wojen toczonych przez, wojen markomańskich, czyli wojen tych toczonych przez Marka Aureliusza, które się kończą na początku filmu. To jest wydane pióra Piotra Oleńskiego, Marka Oleńskiego, wydane z serii Historyczne Bitwy, to są wojny markomańskie 162-185, bo to trwało, tak jak widać, prawie 25 lat. Marek Aureliusz budował te prowincje, notabene Commodus to wszystko skasował, wycofał legiony za Dunaj, także zrezygnował z tego wielkiego dzieła, a słuchajcie, zlatynizowana Germania, to by było, historia by się potoczyła z pewnością zupełnie inaczej. Nie wiem jak, ale na pewno inaczej. Także tu jeszcze nie, to by były te książki i nie od rzeczy jeszcze będzie wspomnieć, ja tu mogę polecić dużo mniej książek znam z tego okresu, ale muszę polecić, tak jak wam wspominałem, po Commodusie było to zamieszanie, z którego wyszedł górą Septymiusz Sewer i założył dynastię Sewerów, cesarz z Leptis Magna.
I tutaj mamy świetną jego biografię, biografię o Solineum, pióra profesora Kotuli, właśnie Septymiusz Sewer. Tę książkę bardzo, bardzo polecam. Jak ktoś jest zainteresowany historią tego okresu, to to jest najwyższa półka historyczna. No i teraz przejdziemy do Napoleona, do tego filmu, który jest pretekstem, dzięki któremu ten filmik powstał. Film trwa, to jest ważne, 2,5 godziny. Ramy czasowe tego filmu to jest, tak jak mnie wyszło, 28 lat, bo zaczyna się w 1793 roku egzekucją, ścięciem Marii Antoniny, wdowy po już ściętym wcześniej Ludwiku XVI. To była więźniarka, wdowa po Capecie ją nazywali. Capet to dali takie, bo to była dynastia Capetyngów, od Hugona Capeta, także no linia Bourbonów, ale generalnie Capetyngowie. I żeby to pomniejszyć, to nazywali go obywatel Capet. No więc obywatela Capeta ścieli wcześniej, a tu się film zaczyna egzekucją wdowy. Po nim przygląda się temu tłum, wiwatuje ta cała hołota paryska i przygląda się temu oficer artylerii, właśnie Bonaparte. Tak jest przedstawiony początek Bonapartego. I cały film opowiada różne wydarzenia po kolei aż do jego śmierci w 1821 roku. Przy czym trzeba przyznać, że film jest z tych wszystkich wymienionych najbardziej wierny historii, ponieważ przedstawia kilkanaście co najmniej takich wielkich zdarzeń dotyczących epoki napoleońskiej i Napoleona w jakimś tam ciągu chronologicznym. Mamy tutaj 1795 rok, oblężenie Toulonu, przepraszam, 93, oblężenie Toulonu. Poza tym, czyli to, gdzie Napoleon zdobywa ten, rozrywa to oblężenie, zdobywając twierdzę trzymaną przez Anglików. Oprócz tego mamy też pokazany ten epizod, jak Napoleonowi zlecono obronę Republiki przed zrewoltowanym tłumem rojalistycznym, przy czym Napcio wpadł tutaj na świetny pomysł strzelania z działu do tłumu w ulicach Paryża, także to jest pokazane na filmie, notabene, no strasznie to wygląda. Tutaj te działa z pobliskiego magazynu ściągnął mu później jego marszałek Joachim Murat, dowódca kawalerii całego cesarstwa. Dalej mamy 1400 zabitych, tak notabene wtedy było, tak se chłopak tłumił te rozruchy. Dalej mamy, nie ma kampanii włoskiej 1796-7 roku, a ta szkoda, bo to było 20 parę bitew, które Napoleon wygrał wszystkie pod rząd i dla Francji zdobył północne Włochy tym pokojem w Campo Formio. Dalej mamy wyprawę egipską, tylko że tutaj właśnie pokazana jest bitwa pod piramidami, ale to jest właśnie najsłabsza. Od strony historycznej to jest właściwie kuriozum to pokazanie, bo ta bitwa jest w ogóle pokazana, jak stoi tłum Arabów, przy czym różnokolorowy, bardzo kolorowy, przy czym to jest przede wszystkim piechota. To tak nie było. Aha, i Napoleon, ja nie wiem, to wygląda tak, jakby Napoleon jedną salwą armatnią walnął w piramidę, ta spowodowała obsunięcie jakichś kamieni i ta armia diabli ją wzięli. Albo się przestraszyła tego, że albo się przestraszyła, albo ją to przygniotło. To nie jest dobrze pokazane. Nie za bardzo wiadomo, o co tu chodzi. Natomiast ta bitwa to szkoda, dlatego że ta bitwa była dość charakterystyczna, ponieważ tutaj walczyła jazda Mameluków. Mamelucy to byli władcy Egiptu, którzy opanowali już lata wcześniej władzę w Egipcie, a to byli tacy janczarzy, to byli niewolnicy, którzy by rekrutowali się z plemion górali kaukaskich, Czerkiesi, Osetyńcy, Gruzini też, i oni zdobyli władzę. Byli uważani za gwardię sułtanów Egiptu, ale zdobyli sobie władzę i w momencie, kiedy Napoleon wylądował w Egipcie, to w Egipcie rządziło dwóch Mameluków. To był Murad Bey, to był wojownik, to była władza wojskowa i bezpieczeństwo, i Ibrahim Bey,
to był część gospodarka i finanse. I właśnie Napoleon wylądował także w Aleksandrii, szedł na Kair przez pustynię, co już zdziwiło Arabów, bo to było lato, latem przez pustynię i to tam samobójstwo i to uważali, ale Francuzi przeszli. Zresztą Murad Bey nie chciał mu się ruszać, także chciał ich opłacić, żeby sobie poszli, ale Francuzi tego nie przyjęli, w związku z czym zebrał kawalerię do 1000 mameluków, to była sławna jazda mameludzka i jak się dowiedział, że tam jest tylko piechota praktycznie, albo głównie piechota, no to uważał, że to będzie spacerek. No i właśnie to była, bitwa polegała na tym, że te 1000 mameluków szarżowało w pełnym pędzie na piechotę francuską, która miała tak zwanym międzyczasie utworzyła czworoboki plujące, zionące ogniem i po prostu ta jazda została rozstrzelana. To jest, to najlepiej to Łysiak opisuje. To jeszcze do książek wrócę, ale tu właśnie pokazane było ta wyższość techniki europejskiej szkoły wojowania nad wschodem. To już się robiła potężna różnica, której wschód nigdy już nie wyrównał. Po prostu te szarże kompletne rozbijały się o ściany ognia zdyscyplinowanych czworoboków piechoty francuskiej. Tego w ogóle w filmie pokazanego nie ma. Jest pokazane, jak Napoleon wraca do Francji, do swojej żony, a właśnie Józefina de Beauharnais. Jest pokazane też właśnie początek. To jest zresztą główny motyw filmu, relacje między Napoleonem a Józefiną, czyli od poznania się, kiedy była kochanką Barra, jednego z tych dyrektorów, członków dyrektoriatu, później przez ślub i do koronacji w 1804 roku. Napoleon wraca z Egiptu. W filmie pokazane jest tak, jakby wrócił dlatego, bo się dowiedział, że żona mu rogi przeprawia. No, to nie zupełnie tak było. No, wrócił po to, żeby sięgnąć po władzę przede wszystkim. I rzeczywiście dokonano zamachu stanu. No, to jest sławny ten 18 Brumera. To jest dobrze dość w filmie pokazane, kiedy właśnie skasowano dyrektoria, tu stanowiono trzech konsuli, główny konsul był Napoleon, oprócz tego był jeszcze CIA i Dukok, przepraszam, i Napoleon został pierwszym konsulem. Potem nie jest pokazana znowu kampania austriacka i bitwa pod Marengo, a prowadzenie jesteśmy już do koronacji Napoleona na cesarza w 1804 roku. I tu w Egipcie jest w ogóle kilka takich scen, które są odzwierciedleniem obrazów sławnych dotyczących tej epoki. W Egipcie to jest jak Napoleon ogląda mumię, stoi przed mumią faraona, a tutaj to jest właśnie scena koronacji. Przy czym wierne historii jest to, że wziął koronę z rąk papieża i sam sobie na głowę nałożył. I generalnie to właśnie ustawienie tego wszystkiego, tych kadrów odpowiada tak, jak jest to widziane na obrazach. Potem jest pokazana bitwa pod Austerlitz. W ogóle bitwy, no, dużo ludzi narzeka. Parę recenzji oglądałem, więc generalnie narzeka się, że batalistyka jest źle zrobiona, że tu się zawiedli i tak dalej. Ja taki zawiedziony nie jestem. Po pierwsze, to znaczy oddany jest dzięki kadrom, ujęciom, barwom, zresztą polski operator, Wolski bodajże się nazywa, bardzo dobrze to zrobił, jest oddana groza tych bitew. Natomiast co nie jest oddane, to nie jest oddane ich wielkość. To znaczy tam w tych bitwach głównych kampanii napoleońskiej, których było kilkadziesiąt, brało udział po obu stronach co najmniej po kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. A czasem powyżej 100 po obu stronach, szczególnie w drugiej, w tej dalszej części epoki napoleońskiej. Tego tutaj w filmie nie widać, ale groza wojny jest pokazana. Te straszne śmierci, szczególnie impet, skutki ostrzału artyleryjskiego, impet strzelania z dział, to jest pokazane, to naprawdę robi potężne wrażenie. No i oddane są częściowo przynajmniej, ja tu nie będę bitwy pod Austerlitz omawiał, ale jest na przykład, jest pokazany tutaj ten fragment, kiedy wojsko rosyjskie orientuje się, że
weszło na lód i Napoleon każe właśnie ten lód ostrzelać. No, a to był grudzień 1805 roku, także możemy sobie wyobrazić tę makabrę. W każdym bądź razie bitwa była kompletną klęską koalicji austriacko-rosyjskiej. Dalej mamy, nie ma kampanii pruskiej 1806 roku, czyli nie ma pokazanych bitew pod Jezus Maria, pod Jeną i pod Auerstedt. Tam zresztą pod Jeną dowodził Napoleon, pod Auerstedt dowodził jeden z jego marszałków, Davout. Kompletnie armie wdeptane w ziemię zostały w obu bitwach, armie pruskie. Potem jest kampanii polskiej, też strasznie krwawej, bitwa pod Iławą, pruską pod Friedlandem, nie ma pokazanej. Jest pokazany pokój w Tylży i Aleksander. Tu jeszcze powiem o postaciach, jak są pokazane w tym filmie. Nie ma, to było 1807 rok, nie ma pokazanej wojny z Austrią 1809 roku i tego naszego powstania Księstwa Warszawskiego, czyli tej kampanii poniatowskiego 1809 roku. No w ogóle wątek polski jest ubożuchty, tam jest parę scen, tylko w kilku scenach pokazują się polskie mundury, w jednej brzmi polski język, ale jakie znaczenie mieli i Polacy dla armii napoleońskiej i epoka napoleońska dla historii Polski, to nie istnieje zupełnie. Tak jak mówię, w kilku scenach można się zorientować, że to są Polacy pokazani, szczególnie kampanii tej od 1812 roku i raz w kontekście walki z kozakami jest, można słyszeć polską mowę, rosyjską zresztą też i to oryginalną, bo czasem jest tak, że Amerykanie mówią po rosyjsku, wtedy człowiek nie wie, gdzie uciekać. Tu nie, tu widać, że to Rosjanie mówią i Polacy. No i dochodzimy do 1812 roku, kiedy jest pokazana kampania rosyjska. Też ubożuchnie jest pokazana, jest pokazane wejście do Moskwy, pożar Moskwy, to robi wrażenie, to, że właśnie Rosjanie nie wciągali Napoleona w ten interior rosyjski, żeby go zima przywitała, generał Mróz. I jest pokazana bitwa pod Borodino. Tutaj to jest rzeczywiście zawód, bo to była olbrzymia bitwa, to był ogrom, to była chyba jedna z największych bitew, znaczy trzech największych, a może i największa bitwa epoki napoleońskiej, strasznie krwawa. Tam zginęło po obu stronach kilkudziesięciu generałów, między innymi Bagration zginął, Gruzin z pochodzenia rosyjski, generał ten, który później był, jego imienia była ta sławna operacja Rokossowskiego Bagration w 1944 roku, kiedy Rosjanie, Sowieci zrobili skok od wschodu Białorusi aż na Wisłę. No i potem jest pokazana abdykacja Napoleona, jego pobyt na Elbie, króciutki, wspomniany tylko, później jest ten jego powrót. Jest ta sławna scena, kiedy Burbonie wysłali wojsko przeciwko niemu, jak się dowiedzieli, że wylądował na południowym brzegu Francji, a wojsko się zaczęło z nim bratać. I wchodzimy w Waterloo, która jest pokazana w większej liczbie szczegółów. Tu też jest pokazana ta groza bitwy, chociaż też niezbyt dokładnie, no ale mówię, mamy 2,5 godziny i 28 lat, kilkadziesiąt bitew, no nie szło wszystkiego pokazać. Jeśli chodzi o wierność historii, no więc tak jak mówię, ogólnie to idzie tak, jak historia miała miejsce, chociaż z wielkimi wyrwami. Dalej postaci przedstawione. No, jeśli nie ma przedstawionych porządnie marszałków Napoleona, a to była galeria takich egzemplarzy, że no naprawdę to była tak kolorystyczna kampania, że można o nich czytać i się nigdy nie znudzi. Od ostatnich złodziei, aż po szubieniczników, arystokratów, tam był ludzi najwyższego honoru, tak jak Poniatowski, no do wyboru, do koloru. Nie ma tego pokazanego. No tutaj nawet jakiś generał się Murzyn wziął, nie wiem skąd, bo no nie, ja nie słyszałem o żadnym Murzynie w randze generalskiej, w armii napoleońskiej. Był taki jeden z waletów Napoleona, on się nazywał Rustam Raza, ale to był Gruzin, bo on się w Tyflisie urodził i no, to nie był Europejczyk, no, mówię, to był Gruzin i
On nawet się odznaczył w jednej z bitew. Chciał bardzo dostać legię honorową, ale Napoleon jednak mu nie dał, więc był zawiedziony. A to jest ważna postać, bo jego bo napisał pamiętniki. Jego pamiętniki są jednym z ważnych źródeł do epoki. Ale Murzyna generała to ja sobie nie przypominam, a był. Właśnie tutaj są też pretensje na różnych recenzjach, że Francuzów grają Anglicy. O Murzynie jakoś nikt nie wspomina. A to, że Francuzów grają Anglicy, to co w tym złego? I tak jest w tym cały czas, że mówią po angielsku. No, tak. Jak się robi... W ogóle słuchajcie, mega produkcja to wiadomo, że się rządzą swoimi prawami. To się robi tak, żeby jak najwięcej ludzi to obejrzało. Dobrze jest, jak w wypadku Napoleona to ma jakieś przełożenie na historię. A źle, jeżeli tak jak w wypadku Gladiatora są kompletne historyczne bzdury. Ale swoje prawa to ma, ponieważ tam są zainwestowane takie pieniądze. No, dzisiejsza mega produkcja Hollywoodu to jest zawsze powyżej 100 milionów dolarów, często powyżej 200 albo koło 200, to tutaj plajta, to są tragedie, tu firmy się kończą, jeżeli taki film był zrobił plajtę, więc to się musi wszystkim podobać, jest jak najmniej kontrowersyjny. Tak to jest. Nie są podobni, Robespierre nie jest do siebie w ogóle podobny, Fouché jest pokazany, nie jest podobny. Talleyrand jest pokazany jako taki prawdziwy mąż stanu, podczas gdy Talleyrand to był, no on to był mąż stanu w sensie, że to był idealny dyplomata, był bardzo inteligentny człowiek, ale to był amoralny człowiek zupełnie. Zresztą zdradził Napoleona w 1809 roku, już było wiadomo. Wiadomo, że zdradził w kongresie w Erfurcie. Także Wellington jest pokazany o dziwo fizycznie, wypisz, wymaluj, jakby sam siebie zagrał. Aktor jest tak podobny. Z tym, że Wellington, tu polecam bardzo dobrą biografię Wellingtona z serii Marburkowej. I z tej biografii między innymi każdy był bardzo porządny człowiek, natomiast znaczy w sensie porządny i łagodny człowiek. Taki, jak go nazywa, miernotą o buchalteryjnej mentalności. No ja bym się z tym nie zgodził. To był po prostu angielski dżentelmen, ale ten w takim dobrym znaczeniu tego słowa. Natomiast tutaj to jest pokazany jako taki człowiek przede wszystkim, który nienawidzi i gardzi Napoleonem. O ile pamiętam, to tak nie wyglądało. Anglicy mieli dość duży szacunek, bali się go przede wszystkim i mieli taki niechętny szacunek do... Nienawidzili go też, no bo ludzie, no on mało im nie puścił kraju z torbami, przez tą blokadą kontynentalną. I w końcu nie na darmo Anglicy finansowali wszystkie koalicje. Sześciuteńkie koalicje były antynapoleońskie, od początku do końca były finansowane przez złoto brytyjskie. Także mieli za co do niego pretensje. Ale tam nie było pogardy, tam był strach i taki niechętny szacunek raczej. Dalej, najsłabiej z tego wychodzi sama postać Napoleona w sensie jakiegoś takiego portretu psychologicznego. W ogóle nie widać tego jego geniuszu, tego, że to facet naginał rzeczywistość do swojej woli najczęściej. Tutaj raczej wygląda tak, jakby ta rzeczywistość nim kierowała. Dobrze jest pokazany relacje emocjonalne między nim a Józefiną. W ogóle rola Józefiny jest świetna, ta Vanessa Kirby moim zdaniem świetnie zagrała, ale to inteligentna, ładna, seksowna, a właśnie, kurczę, ja nie wiem, czy to będzie jakiś trend w kinematografii, tam są pokazane dwóch facetów gołych, aż żadnej babki, aż się prosiło, żeby kurczę, tym bardziej, że były sceny łóżkowe między Napoleonem i Józefiną, a nawet Józefiną i jej kochankiem. Kochanek świeci czterema literami, a Józefina jest ubrana. Ja protestuję przeciwko takiemu trendowi. Ja wolę, żeby było tak, jak było w filmie. Także moim zdaniem to jest też nie bardzo wykorzystane, chociaż scena rozwodu, tego politycznego rozwodu, kiedy oni się muszą, doszli do wniosku, znaczy Napoleon doszedł do wniosku, że się musi rozwieść, no bo ona mu nie może dać potomka. To jest naprawdę ta scena rozwodu od strony emocjonalnej, to dziewczyna tak gra, że aż człowiekowi wszystkie struny szarpie. Także pod tym względem to jest dość dobrze pokazane, chociaż Napoleon, tak jak mówię, no nie widać tego jego geniuszu, ani wojskowego, jako człowiek, zresztą Napoleon był też organizacyjnym geniuszem. On właściwie zbudował państwo. Militarny geniusz to był tylko jedna z jego umiejętności.
nieścisłości historyczne, no jest ich wiele, przede wszystkim te takie opuszczenia, ale mówię, to jest film jest 2,5 godziny. Właśnie wiem teraz, po filmie się dowiedziałem, że jest też wersja szykowana 4-godzinna. I to wiele scen w ogóle tutaj mamy wrażenie, jakby się po prostu urywało i a gdzie reszta? Człowiek tak się zastanawia. No i prawdopodobnie ta reszta będzie w tej wersji 4-godzinnej, ale to już nie wiem, kto da rady to obejrzeć. No ja się piszę, bo ja chcę zobaczyć, porównać tę 2,5-godzinną do tej 4-godzinnej, bo myślę, że tam wiele luk będzie załatanych. Poza tym nieścisłości historyczne, ja się nie wypowiadam na temat jakichś tam mundurów, broni, na tym się zupełnie nie znam, to mnie szczerze mówiąc nie interesuje, ale wiem, że Napoleon nie brał udziału, tak jak jest pokazane, w szarżach kawaleryjskich. Napoleon potrafił prowadzić, zwłaszcza w pierwszym okresie kariery, ataki na bagnety, na przykład pod Arcole podczas kampanii włoskiej w 797 roku, ale a już szczególnie pod Borodino to nie prowadził żadnej szarży kawaleryjskiej. Napoleon w ogóle pod Borodino praktycznie nie dowodził, tylko dowodził Ney. Napoleon siedział zwalony gorączką. I dlatego też Borodino to była jedna wielka młócka. To nie były żadne boskie manewry, jakieś podchody, ataki z zaskoczenia i tak dalej, tylko to było młócenie się bejsbolem. Frontowe ataki, bo Neya na nic innego nie było stać. To był chodząca odwaga, ale wirtuozem manewru to Ney nie był. Zresztą stąd takie olbrzymie straty pod Borodino. I cóż, tyle by było, jeśli chodzi o moje wrażenia o filmie. Nie słuchajcie wszystkich, nie bierzcie jako prawdy objawionej recenzji, które się pokazują wszystkich na moje też zresztą, na temat Napoleona, bo dużo jest takich pretensji od czapy. Niektóre pretensje są uzasadnione, według mnie. Natomiast niektóre to są na zasadzie takiej, że kurczę, myślałem, że będzie lepiej pokazana bitwa, o takie rzeczy, nie? Że będzie więcej, albo że spodziewałem się czego innego, w ogóle nie wiadomo o co tam chodzi, no, to jest film historyczny, no, trochę realiów trzeba znać, trzeba wiedzieć, że jak jest... Jeszcze jedno a propos postaci, tu zapomniałem powiedzieć, jest świetnie pokazany car Aleksander. Świetnie jest pokazany cały Aleksander. Słuchajcie, to jest ta jego taka kobieca elastyczność w sensie psychologicznym. W ogóle się mówiło, że to były zwarcia między Napoleonem a Aleksandrem, to było zwarcie właśnie pierwiastka męskiego z pierwiastkiem kobiecym, czyli żołnierza z no, dyplomatą w zasadzie. I kurczę, właśnie żołnierz przegrał, bo car był po prostu lepszym politykiem. Car był po prostu cwańszy. Car był bardziej, potrafił tą swoją tą wschodnią przebiegłość włączyć. Napoleon tego jako człowiek zachodu, Korsykanin raczej nie potrafił. Także Aleksander jest pokazany, jest w niewielu, w kilku tylko scenach, ale moim zdaniem jest pokazany świetnie wręcz. Nie wiem co to za aktor był, ale zagrał go, to wcielił się w rolę moim zdaniem idealnie. Teraz jeśli chodzi o książki. No, biografii Napoleona to u nas wyszło chyba z kilkanaście, co najmniej 10. Ja tu bym polecił biografię polskiego historyka Andrzeja Zachorskiego. A oprócz tego jest takie, ja podam w opisie, jest taka debata, bo są biografie pióra brytyjskiego historyka Andrew Robertsa i polskiego historyka Zamoyskiego, emigracyjnego Zamoyskiego. Jest na YouTubie taka debata między nimi, czy Napoleon był wielki, czy był geniuszem, czy nie był. I tu o dziwo, brytyjski historyk twierdzi, że był i podaje argumenty, natomiast polski historyk twierdzi, że Napoleon to nie było nic specjalnego i też podaje swoje argumenty. Niestety debata jest nieprzetłumaczona na polski, jest po angielsku, ale mówią wyraźnie, mówią językiem akademickim, także jeżeli ktoś łapie coś z angielskiego, to powinien to zrozumieć. A debatę warto obejrzeć, ponieważ bardzo różni się od naszych debat, naszych historyków, gdzie przeważnie jak jest jakiś temat brany na ruszta, na przykład jeśli chodzi o politykę Beka, to nie ma żadnej dyskusji, w sensie tym, że ja twierdzę to, a to i się przekonujemy, tylko po prostu okazuje się, że wszyscy paneliści są tego samego zdania,
może się troszkę różnią w szczegółach i to się zaczyna tylko wzajemne nakręcanie w opiniach. Tutaj właśnie wygląda, jak właśnie pokazana jest, jak powinna wyglądać rzeczywista debata i publiczność to ogląda i po tym po prostu ocenia wedle własnego uznania. Także no oprócz tego jest jeszcze Roberta Bieleckiego, jest Eugeniusza Tarle, to jest sowiecki historyk, który no tam o dziwo całkiem znośną biografię Napoleona napisał. No, możemy sobie poczytać też Wojny Napoleońskie Mariana Kukiela, to jest polski historyk wojskowy, jeszcze z czasów emigracji andersowskiej. Historyk Robert Bielecki zajmował się Armią Napoleońską, tu olbrzymie cegły są do dostania właśnie o Armii Napoleońskiej, ale słuchajcie, tak naprawdę to ja bym chciał wam polecić dwie książki Waldemara Łysiaka. Ja wiem, historycy no sami na mnie kręcą, że one są nieścisłe, że często Łysiak podaje jako pewniki tylko hipotezy i to się zgadza, często mówią, że coś wymyśla, tu nie stwierdziłem, szczerze mówiąc, osobiście nie stwierdziłem, żeby w jakiejś rzeczy Łysiak zmyślał całkowicie, ale napisał dwie no prześwietnie czytające się książki o epoce napoleońskiej. To jest Cesarski poker i Empirowy pasjans. Empirowy pasjans to są opowieści o głównych postaciach epoki, nie o Napoleonie, ale o jego marszałkach, o takich postaciach jak Talleyrand, jak Schulmeister, jak Widok, szef policji napoleońskiej, jak Fouché, szef bezpieczeństwa Napoleona, albo Savary, jego następca. No czyta się to kapitalnie, pełne anegdot, dosłownie w te książki się wsiąka jak w bagno. I drugi to jest Cesarski poker, to jest z kolei cała epoka napoleońska opisana jako rozdania w pokerze, czyli tam jest właśnie to rozdanie. Najczęściej te rozdania kończą się sprawdzam, czyli jakąś decydującą bitwą, taką jak było na przykład Marengo w 800 roku, Austerlitz w 805, bitwy pruskie, te Auerstedt i Jena 806, kiedy Prusy zostały pokonane, 807 rozdanie zakończone pokojem w Tylży, później wojna z Austrią 1809 rok, skończone olbrzymią bitwą pod Wagram, tu w ogóle nie wspomniano, następne rozdanie, hiszpańskie rozdanie, o czym w filmie w ogóle nie ma motywu hiszpańskiego, a przecież Hiszpania to była jedna z najkrwawszych wieloletnich, jeden z najkrwawszych wieloletnich teatrów wojen napoleońskich. Nie ma tego w filmie zupełnie. Rozdanie zakończone nie tyle bitwą pod Borodino, co odwrotem spod Moskwy i później rozdanie zakończone Waterloo. Naprawdę te książki polecam. Zakochacie się w tych książkach i wielu z was prawdopodobnie dzięki nim sięgnie po następne książki dotyczące tej epoki. Polecam wam, mimo nieścisłości, film Ridleya Scotta, który teraz aktualnie jeszcze prawdopodobnie w kinach można obejrzeć, pod tytułem Napoleon. Ja już się żegnam i polecam się do następnego odcinka. Do widzenia.